W dzisiejszym odcinku Psychika na zakręcie pytanie o to, jak żyć, gdy świat staje na głowie. To niezwykle aktualny wątek, z którym w tym odcinku zwrócę się do trójki psychologów. Dr Marzena Rusanowska to psycholożka i psychoterapeutka, a także badaczka, która zajmuje się szczególnie zaburzeniami depresyjnymi. Związana jest z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Żeby odpocząć od pracy i codzienności, tańczy, spaceruje po lesie i podróżuje po świecie. Las kocha również psycholożka i psychoterapeutka, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Joanna Flis. Joanna jest autorką popularnych książek, ta najnowsza ma tytuł Madame Monday, po dorosłemu. Taki tytuł nosi również jej podcast. Jest współtwórczynią badań i projektu Młode Głowy, a kiedy akurat nie pomaga ludziom i ich psychikom, w swoim alter ego żywi, bierze udział w festiwalu Słowian i Wikingów na Wyspie Wolin. Naszym gościem jest również dr Piotr Toczyski, socjolog i psycholog związany z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Piotr jest ekspertem Komisji Europejskiej w Polsce, który zajmuje się tworzeniem oddolnych inicjatyw, jakimi są Alianse Przeciw Depresji. Pomyślałam sobie, że skoro spotykamy się w takim gronie, za co w ogóle jestem bardzo wdzięczna i losowi, i wam, że udało nam się spotkać w takich okolicznościach i w takim gronie eksperckim, ale też po prostu ludzkim, to chyba was zapytam o to, jak się czujecie, Asia. Jak się czujesz? Powiem tak, czuję się doskonale, aczkolwiek jestem zmęczona, bo wstałam o 5 rano, natomiast od razu sobie pomyślałam o tym, że normą jest taki wewnętrzny przymus powiedzenia, że jest okej. Okay. A nie wiem, czy jest, bo nie wiedziałam, że dzisiaj jest poniedziałek. Spotykamy się w poniedziałek. Długo, znaczy mało spałaś dzisiaj, to wiem. To mało spałam. Rozmawiałam się przed włączeniem kamer. No właśnie, a ty jak się czujesz dzisiaj? Ja mam taką refleksję dotyczącą samopoczucia, że to też można sobie zrobić dobre samopoczucie. Ja się czuję dobrze, ponieważ wzięłam bardzo długi urlop. To znaczy po okresie takiego wytężonej pracy, która myślę, że była bardzo wyczerpująca, wzięłam urlop, o którym marzyłam i to było mi bardzo potrzebne i czuję silnie, jak się zregenerowałam. No, więc czuję się dobrze. Piotrze? A u mnie jest taka przewaga wdzięczności i ulgi nad lekkim niepokojem, bo teraz przecież zaczynamy rozmowę, w której mogę powiedzieć coś, co się później w długim odsłuchu okaże trochę mniej błyskotliwe i tak dalej, więc... Ojej, czyli jest jakiś, okej, lekki takie motyle w brzuchu, tam, ćmy ale ja w brzuchu. Pomieszczam, jestem w stanie pomieścić te trzy rzeczy na raz. I podejrzewam, że zanim skończymy, to jeszcze będzie cała mozaika różnych odczuć, które bardzo mi służą w gruncie rzeczy. To ja też się czuję pewnie podobnie, bo też kiedy zaczyna się jakikolwiek wywiad i jeszcze są to ludzie, którzy mają ciekawe doświadczenia i na pewno raz jest takie oczekiwanie, a dwa jest, no jest taka niewiadoma, ale też takie, czy się uda. Myślę, że po prostu porozmawiamy wystarczająco ciekawie i dzięki Asia za zwrócenie uwagi na to, że żyjemy trochę w takich czasach przymusu powiedzenia. Ja was trochę wybiłam oczywiście z rytmu, bo to jest takie wybijające. Ktoś przychodzi i mówi, jak się czujesz? Teoretycznie bardzo proste pytanie. Ale nagle okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest zaskakująca i jest trudna. I mówimy, świetnie, świetnie, w ogóle świetnie, nawet nie zastanawiając się chyba, jak jest naprawdę. Dlaczego sobie to robimy? A wiesz co, ja myślę, że to nawet nie jest tak, że my sobie to robimy, bo my jesteśmy skłonni do tego, żeby myśleć, że wszystko sobie sami robimy, jesteśmy odpowiedzialni za własne cierpienie. Wydaje mi się, że to jest bardziej systemowy kłopot, czyli są pewne kody kulturowe, którym my podlegamy i w zasadzie wzajemnie wszyscy, zadając sobie to pytanie, też zapraszamy siebie do pewnej utartej, stałej odpowiedzi. Popatrz, że w krajach anglosaskich, na przykład w języku angielskim, w zasadzie w ogóle nie ma innej odpowiedzi niż takiej, która świadczy o tym, że jest okej. Okay. Tak, to prawda. Chyba sobie nie robimy, tylko zbiorowo żeśmy sobie to uczynili i to pewnie pełni jakąś funkcję, być może wentylującą dla całego społeczeństwa. Wentylującą, Marzena, myślisz? Tak, ale też pomyślałam, wiesz, o czymś, że zrobiliśmy tutaj też modelowanie społeczne. Asia zaczęła i powiedziała, że się czuje dobrze. I ja wtedy sobie pomyślałam, to w sumie ja też się modelowanie. I dobra. Piotr to też powiedział, oczywiście to coś o niepokoju i ja też pomyślałam, ja też w zasadzie czuję trochę niepokoju, bo jest nagranie, jest sytuacja jakiegoś ekspozycji społecznej i tak oceniałam to na 4 dzisiaj rano, że poziom stresu i już to modelowanie dalej leci. Nie? Ciekawa jestem, gdybyś zapytała któregoś z nas i ta osoba powiedziała, nie, ja nie czuję się dobrze. Nie? I czy by poszło też w tą stronę na zasadzie modelowania społecznego. Zepsułaby wam
na zabawę, nie? Taka osoba. Nie, poczekajcie, bo wy od razu, ja rozumiem, że w tym gronie, poza tym, że odpowiedzi na pytania będą brzmiały głównie to zależy, bo to wiadomo, że grono tak. psychologów, ale to w ogóle badaczy i badaczek, a poza tym uważaj na każde słowo, bo zostanie poddane, a co twoja matka na to, tak? A skąd to wzięłaś? Ale mówiąc całkiem serio, o tych emocjach, o tych uczuciach, o tym, co u nas. Zapytam was tak ogólnie, Piotrze, czy my jako społeczeństwo możemy patrzeć na Polskę, chociaż pewnie dojdziemy do jakichś tendencji światowych. Czy my jako społeczeństwo czujemy się źle, albo czujemy się tak źle, że w mediach tak dużo mówi się o kryzysie psychicznym, że mówi się o chorobach psychicznych, zaburzeniach, mówi się finalnie o próbach samobójczych, również o tych udanych, jakby o co chodzi? Ja bym powiedział, że my się czujemy tak, że nawet nie zauważamy tego, jak się czujemy. Czyli jesteśmy krajem, który nie zauważa tego, jak się czuje. W zasadzie mówienie o emocjach nie istnieje. To, co my tu zrobiliśmy, to jest jakiś ewenement w skali, podejrzewam, całej naszej populacji. I nie mamy tego w języku, nie mamy takiej łatwości dostępu. Nawet jak mamy łatwość, to i tak coś nas będzie zawsze blokować. Właśnie te różne normy kulturowe. Więc po pierwsze nie wiemy, jak się czujemy. Po drugie nie wiemy, co z tego dla nas wynika. I teraz, czy jest tak znowu źle? To musi znaleźć gdzieś ujście. Więc jak już znajduje ujście, to raczej nie w wybuchach radości nagłej i niespodziewanej, a jeśli już, to takiej a la Joker trochę, tylko właśnie w ramach takiego odreagowania, które byśmy nazwali depresyjnym trochę, tak umownie i metaforycznie. Stąd te wszystkie opowieści o tym, jak jest źle, jak fatalnie. Ja nieraz potrafię takie wyniki badania gdzieś zobaczyć, że ponad połowa populacji mają zaburzenia depresyjne. To jest oczywiście nieprawda, to jest najczęściej na dziwnych próbach jakichś, ale mamy takich różnych argumentów sprzedażowych za depresją, tak to nazwijmy, w nadmiarze. Argumenty sprzedażowe. I w zasadzie podzielmy sobie świat na cztery takie przestrzenie. Złość, radość, lęk, smutek. Dużo będzie tego lęku, smutku, trochę tej złości. Złości nawet może ekstremalnie dużo. Tego obszaru radości będzie mniej, jeśli już coś powiemy. Więc mamy tendencję do narzekania, której być może się dzisiaj przeciwstawimy tu jakoś, żeby ograniczyć mówienie o tym, jak to jest źle i jak bardzo trzeba narzekać. Norma narzekania nikomu nie służy w gruncie rzeczy. A masz takie przeświadczenie, Piotrze, że gdybyśmy częściej sobie to pytanie zadawali sobie nawzajem, jak się czujesz i sobie sami, jak się czuję, to byłoby mniej tego kryzysu psychicznego, tak w dużym skrócie, dużym uproszczeniu? No, wtedy emocje by się wentylowały cały czas. To znaczy zaczęlibyśmy dostrzegać, że one mają pierwszą, drugą, piątą jakąś warstwę w głąb. Może zaczęlibyśmy żyć trochę bardziej w głębi siebie, a to już by było bardzo fenomenalne i fenomenologicznie ciekawe, gdybyśmy zaczęli w siebie zaglądać. Choćby nawet łącząc to w takim prostym modelu ABC, afekt, behavior, kognicja, tak sobie to już w skrócie pewnie powiedzmy, że wiedzielibyśmy, co czujemy, co myślimy i jak się zachowujemy w związku z tym. I jeszcze jakie daleko idziesz. Jakie odczucia z ciała temu towarzyszą. To byśmy byli w ogóle w jakimś sielankowym, utopijnym społeczeństwie. Takiego chyba nie ma, bo tak narzekać zacząłem trochę, mówiąc to na Polskę. Polska taka nie jest znowu bardzo inna niż reszta Europy pod tym względem. Polska taka nie jest bardzo inna pod tym względem i porównaniu z resztą Europy. Przecież to my jesteśmy tym właśnie najbardziej... To Maria Peszek śpiewała Cała Polska na terapię. My tu jesteśmy dotknięci komunizmem, dotknięci doświadczeniami. To my jesteśmy chyba... My zawsze byliśmy wybrani nawet pod kątem tego, że jesteśmy najbardziej cierpiący. Ja myślę, że od Grecji do Norwegii i od, załóżmy, Estonii do Portugalii znajdziemy w zasadzie bardzo podobny europejski model odczuwania emocji, trochę tak bym to nazwał, jakiegoś też ukrywania ich, niewyrażania. Ale też nie jesteśmy najwyżej w tych wskaźnikach rozprzestrzenienia depresji, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Nie jest aż tak źle. W połowie stawki. Tak, w połowie. Ale ja mogę coś jeszcze dodać do Piotra? Pewnie. Bo tutaj rozmawiamy o tym, że jak my się czujemy, to też jest takie pytanie, które może być podchwytliwe, dlatego że Kiwrowisko już. Prowadzę psychoterapię części. Może być tak, że my jednocześnie czujemy się i tak, i tak. Na przykład część nas czuje się dobrze, bo załóżmy, że mamy fajną rodzinę, ale część mnie czuje się niedobrze, bo na przykład nie widzi mi się w karierze. I teraz jak odpowiedzieć na to pytanie, jak się czujesz? No trochę się czuję. Trochę dobrze, a trochę źle. Tak. A w tym obszarze tak. I czasami jak mam pacjentów, którzy dużo mówią o tym, że źle się czują, bo już umieją to powiedzieć, to dopytuję się właśnie o te części. A w którym obszarze
pani, pan, ty czujesz się dobrze, a w którym źle. I to też pomaga zmniejszyć ten ciężar takiego negatywizmu, że czuję się źle, bo nie wiedzie mi się czy w czymś. Okazuje się, że nie wiedzie się w jakiej sferze, ale jest wiele innych sfer, w których jest dobrze. I jakoś tak ostatnio pomyślałam, że warto jest odpowiadać na to pytanie cząstkowo, podzieląc się na części, że to może być leczące społecznie, jeżeli ktoś już wchodzi w takie bardzo trudne emocje, nie? Czyli żeby powiedzieć, część mnie czuje się źle w danym obszarze. Asiu, a do ciebie przychodzą do gabinetu ludzie, którzy z łatwością potrafią, zadajesz pytanie, jak się pan czuje? Odpowiedź przychodzi z łatwością? Czy my w ogóle nie umiemy nawet nazywać emocji, wyrażać ich, nie mamy otwartości, żeby o nich powiedzieć, nawet sami ich nie łapiemy, nie mapujemy u siebie? Wiesz co, to zależy. Ale podzielmy to na dwie grupy, ale to nie wyczerpuje kryterium wszystkich pacjentów. Jedna część to są ludzie, którzy nadmiarowo przywiązują się do swoich emocji, mają skłonność do nieznoszenia dyskomfortu wszelkiego, czyli oczekują, że będziemy przeżywać w życiu tylko pozytywne, przyjemne stany, a wszystko to, co jest nieprzyjemne, co jest dyskomfortem, co jest wymagające, traktują jako wskaźnik braku dobrostanu. Dobrostan słowo roku, tak? Więc to jest ta grupa, z którą najczęściej pracuję nad tym, żeby te emocje różnicować, ale też znosić niewygodę płynącą z przeżywania tych emocji, ale też, żeby zwiększyć zdolność do kontenerowania uczuć. Mhm. Czyli takiego trochę odsuwania, wiesz, ich na bok. I to, że ja coś czuję, nie oznacza, że od razu muszę za tym podążać. Jeszcze jest cały obszar moich myśli i też wyuczonych zachowań. I druga grupa to są rzeczywiście ludzie, którzy mają kłopot z odwoływaniem się do tego, co czują. Czyli rozumieniem tego, co czują, co to dla nich oznacza i uczucia są dla nich zagrażające. I to są osoby, które mają taką mapę przekonań wewnętrznych na temat tego, że uczucia są niebezpieczne, że korelują z brakiem samokontroli, że kiedy się je puści, to one zmiotą z powierzchni całą ziemię, tak, i cały świat. No i też często są to ludzie, którzy mają kłopoty z samokontrolą, czyli są maniakami kontroli, czyli rzeczywiście pod wpływem uczuć na przykład stają się agresywni, więc potem zastępczo stają się maniakami kontroli, albo są to osoby, które cierpią na zaburzenia psychosomatyczne. No tutaj tych ścieżek radzenia sobie z wyparciem jest dużo. Ale chciałam powiedzieć, że zanim my zaczniemy tak zdrowo rozmawiać o uczuciach, to musimy znormalizować przekonania na temat tych uczuć. Czyli właśnie, że nie zawsze tłumienie jest dobre, ale czasem jest dobre. Że czasem mechanizm wyparcia nam służy, bo mechanizmy obronne są naszą drugą skórą i nas bronią. Więc pewien mamy bałagan taki poznawczy i ten bałagan poznawczy utrudnia nam ocenianie tego, co czujemy, no bo jednak zwerbalizowanie uczucia to jest ocena, a ocena przechodzi przez przekonania. Ale nie mówimy, że są złe i dobre emocje. Przyjemne i nieprzyjemne. Albo trudne i pożądane, niepożądane. Przyjemne i nieprzyjemne. No, ale pojawił się ten wątek Polska tutaj jak zawsze wyjątkowa. Ty, Asia, napisałaś książkę, co ze mną nie tak. W tej książce jest dużo takich zdań, które słyszeliśmy gdzieś tam w dzieciństwie. Takie współczesne pokolenie 40-30-latków, 40+ też. No i trudno nie odnieść wrażenia, że dostaliśmy taki pakiet różnych właśnie przekonań, norm społecznych, które utrudniają nam łatwy kontakt ze swoimi emocjami i nazywaniem tego świata swojego wewnętrznego. To Polacy chyba mają taką spuściznę trochę. No, mamy swój zestaw przekonań przynależny do naszej kultury, który na przykład uniemożliwia mężczyznom wyrażania uczuć związanych z wrażliwością. W ogóle popatrz na całą taką strukturę oddzielania mężczyzn od matek. Bo kontakt mężczyzny z matką to jest kontakt z wrażliwością. Być może to jest ostatnia kobieta, która patrzyła na tego mężczyznę nie przez pryzmat roli mu nadanej, że to ma być samiec alfa, mężczyzna, który opiekuje całą rodzinę. Czyli ona ma kontakt z jego wrażliwością i on też ma kontakt ze swoją wrażliwością dzięki relacji z nią. Popatrz, co my robimy. Bardzo szybko chłopcom mówimy, że jak są za blisko mam, to są mamisynkami. Tak, że są takie ciepłe kluchy. Więc oddalamy tych mężczyzn od matek. To też pokazuje pewien skrypt kulturowy, który służy do hamowania w mężczyznach wrażliwości. My kobiety też mamy swoje emocje, nie wiem czy zakazane, ale takie, które nam na przykład mają odbierać kobiecość w ocenie, tak, społecznej. Jeżeli jesteś walcząca, asertywna, świadoma, no to jesteś na pewno babo, nie kobieca, jesteś babo chłopem, tak? Albo histeryczką, jeżeli używasz emocji do ekspresji siebie. Więc powiedziałabym, że mamy pewien taki bałagan, go dostaliśmy. Zresztą całkiem niedawno wyszła taka fantastyczna książka Chłopki, która też pokazuje, co kobiety
przed nami, jakie one miały życie i dlaczego one wyposażyły nas, inne kobiety, w ten zestaw przekonań na temat tego, jak mamy przeżywać świat, co mamy pokazywać temu światu, co nas chroni. Więc odpowiadając na twoje pytanie jakoś tak bardzo dygresyjnie, chcę powiedzieć, że każda kultura ma swoją opowieść na temat świata i tego, co w tym świecie nas chroni. I to, co dziś jest dla nas bagażem, najprawdopodobniej naszym przodkom, ratowało życie, te reguły i zasady. A teraz musimy je odczytać na nowo. Ja też nie jestem przekonana o tym, że wszystkie reguły i zasady, które przekazujemy młodym, są słuszne i będą adekwatne w życiu. No wiesz, historia nas rozliczy, ale nie po raz pierwszy w tym podcaście w rozmowach z naukowcami i naukowczyniami pojawia się taka opowieść o tym, że mamy czasy redefinicji różnych rzeczy, że możemy, czy że trochę musimy chyba zaciągnąć ręczny, albo chociaż na chwilę się zatrzymać, powiedzieć sprawdzam. I teraz Piotrze, Marzeno, patrzę na was i możemy skupić się na depresji, bo ona jednak jest ważnym tematem. Mówi się o niej, że będzie jeszcze bardziej dominującą chorobą. Już danymi to pewnie wy będziecie za chwilę sypać, ale do czego zmierzam? Kryzys psychiczny, którego emanacją jest coraz większa zapadalność na tę chorobę, jaką jest depresja. On jest faktem, a jeżeli jest faktem, to dlaczego jesteśmy świadkami tego kryzysu? Co jest jego przyczyną? No właśnie, Piotr. Czy właściwie kryzys psychiczny może być chroniczny, tak bym zapytał, bo jeżeli może, a tak uczą w studiach, w studium interwencji kryzysowej, że kryzys może być chroniczny, to ja bym powiedział, że mamy taki długi kryzys zdrowia psychicznego od dekad właściwie. Ja bym nie powiedział, że to jest z ostatniego roku. No to nie nowe, tak? Mamy jakąś większą łatwość mówienia o zdrowiu psychicznym, bo zdrowie psychiczne stało się wielkim wygranym pandemii COVID. To znaczy, że w pandemii nagle zrozumieliśmy, że taka prosta zmienna jak osamotnienie sprawi, że będziemy czuć się fatalnie i wtedy już będziemy musieli sięgnąć po jakiś rodzaj wsparcia. Psychoterapeuci w 2 tygodnie podjęli decyzję o przeniesieniu na przykład czegoś, co było wcześniej praktycznie niedopuszczalne, czyli spotkań na żywo do przestrzeni wirtualnej i tak dalej. Czyli różne zaślepki na zredukowanie poczucia samotności powiedziały nam coś o nas, o naszym wnętrzu i zaczęliśmy słowem dobrostan, zdrowie psychiczne posługiwać się w codzienności. To jest piękne, bo normalizowanie zdrowia psychicznego to jest coś, co Światowa Organizacja Zdrowia chciała robić przez kilkadziesiąt lat i nie wychodziło i nagle się okazało, że Światowy Dzień Zdrowia z kwietnia i ten Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z października właśnie niedługo może będą zbędne, może będzie jakaś jedna data gdzieś pośrodku, która to połączy. Więc pierwsza rzecz, kryzys był chroniczny, ale jakoś nie udawało się go wprowadzić do agendy i nagle się udało. I to jest piękna historia. Jeżeli kryzys był chroniczny, a mamy takie na przykład informacje, że w latach 70. w Polsce również były fale samobójstw, były na to różne granty, żeby zbadać, o co chodzi. Potem władza przeczytała raporty i kazała je schować i w zasadzie nawet w archiwach jest je trudno zdobyć, to mamy bardzo jasne odniesienie do tego, że to jest kryzys, który nie zaczął się dziś, nie zaczął się wczoraj, tylko to są dekady takiego czegoś, co byśmy nazwali dystymią, czyli taką długoterminową depresją, tak to sobie nazwijmy, o dość lekkim natężeniu, ale jednak trwającą dłużej niż przeciętny epizod, jeżeli miałbym tak metaforycznie to nazwać. Czyli ty, jeżeli dobrze rozumiem, mówisz o tym, że tak jak w mediach teraz mówimy, jest kryzys zdrowia psychicznego, to on nie jest od wczoraj, on nie jest od 3 lat, on nie jest od 5 lat, on jest od dekad z mniejszym lub większym nasileniem widocznym w badaniach, nie wiem, w badaniach właśnie zachorowań, prób samobójczych. Marzena, no jaka jest twoja perspektywa? Wiesz co, poruszasz tutaj parę wątków. To możemy uporządkować. Dobra. Może zacznę od tego, od takiej nawet kontrowersji, czy depresja to jest choroba. To jest będzie bardzo trudne, to co powiem, może być trudne, ponieważ w mediach mamy tę narrację, że to jest choroba. I teraz co to znaczy choroba, nie? Choroba no ma przydział w tych tam chorobowych... ICD. Dziękuję bardzo, klasyfikacji, dziękuję bardzo. To jest zaburzenie, nie? To jest zaburzenia psychiczne, ale chodzi mi o chorobę w sensie takim, że możemy mieć takie niebezpieczne skojarzenie z depresją, że depresja jest jak grypa, czyli to jest coś takiego, co idziemy po ulicy i jakaś bakteria depresji nas napada, nie? Tak jak w grypie jest. Wirus, przepraszam, w grypie. Więc, ale to nie do końca jest tak. Depresję czasami my sobie też hodujemy.
to jest albo czasami też mamy ją hodowaną w naszym środowisku. To nie jest stricte choroba, że my się budzimy pewnego dnia i nagle jest depresja. To jest szereg czynników, symptomów, które są często pomijane. One mogą troszeczkę narastać, po troszeczku. Na przykład symptomy, które w ogóle nie są kojarzone z depresją. No a to jakie? A na przykład zmęczenie. Na przykład zmęczenie. Osoba chodzi zmęczona cały czas, często. Zmęczenie jest objawem, symptomem zarówno depresji, jak i wypalenia zawodowego. Nie wiadomo na przykład, z czym się mierzy dana osoba i ona tego nie kojarzy jako możliwość depresji, tylko kojarzy to bardziej. A może mi magnezu brakuje, a witaminy D, prawda, a to muszę się wyspać, coś takiego. I to też jest bardzo okej, okay, ale to też jest jeden z symptomów depresji. Żeby zdiagnozować depresję, musimy mieć więcej symptomów i teraz one mogą tak jakby delikatnie narastać, nie? Na przykład ktoś ma problemy ze snem i to już z kolei wyzwala zmęczenie. I to może doprowadzać do problemów z koncentracją. I to może prowadzić do problemów z podejmowaniem decyzji. I mamy nagle, mamy też załamanie własnego poczucia wartości, no bo ze mną jest coś nie tak, nie? I zaczyna nam się robić taki konglomerat symptomów, który już możemy nazwać depresją, nie? Więc jest ona w taki sposób, może być też pomijana i hodowana. Jest oczywiście, jest część osób, które rzeczywiście mają takie coś, że budzą się i czują, jak depresja przychodzi. To jest najczęściej w zaburzeniach dwubiegunowych, że mamy epizod hipomaniakalny albo maniakalny, mamy potem na przykład remisję, potem mamy, rzeczywiście wchodzimy w ten epizod depresyjny. Ale większość moich pacjentów tą depresję w sobie od lat nosi i te symptomy dopiero zaczynają. No one są takie potężne, to zaczynamy je nazywać, ale tak naprawdę my to hodujemy dużo wcześniej. Więc ten chroniczny kryzys, o którym Piotrze mówiłeś, to jest dla mnie coś takiego, że depresja jest już wisienką na torcie bardzo często. No ale poczekajcie, mówicie chroniczny kryzys, Asia. I znów wracając do mediów, no bo jednak nie mówię, że są jakimś punktem referencyjnym, no ale czytamy, słuchamy i słyszymy. Kryzys, młodzi ludzie, nie było tak źle jeszcze nigdy. Mężczyźni nie wyrabiają. Tyle prób samobójczych u mężczyzn. To jakby jest gorzej, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, jak mówi Piotr, czy jest zawsze było źle, tylko teraz media więcej o tym mówią? No to pewnie nie znajdę takiej jednej odpowiedzi, bo mamy wątpliwości nawet jako specjaliści, bo oczywiście jak popatrzę z perspektywy chociażby 15 lat mojej pracy w gabinecie, to powiedziałabym, że w inny sposób po prostu doświadczamy kryzysu, w inny sposób o nim mówimy i w gorszej kondycji są młodzi, tam absolutnie jestem o tym przekonana. Ale wydaje mi się, że kłopotem, wiesz, nawet nie jest to, że te kryzysy narastają, tylko że mierzymy się ciągle z taką społeczną skłonnością do unieważniania deklaracji o cierpieniu drugiej strony. Bo mnie na przykład najbardziej interesuje to, że ludzie, i nam to zafundowało wspaniałe pokolenie Zetek, ludzie zaczynają otwarcie mówić o tym, że cierpią, że doświadczają samotności, że mają niskie poczucie własnej wartości, że są zmęczeni, że są pełni lęku. To młodzi nam to przynieśli, bo to oni zaczęli normalizować mówienie o zdrowiu psychicznym. I teraz co my robimy jako pokolenie milenialsów, mam taką skłonność, trochę starsi od nas również, do tego, żeby się z tym licytować, żeby dyskutować. Nie? Za moich czasów tak, to ty byś nie przeżył, bo ja miałem takie problemy, a twoje są za mnie. Albo wojny nie przeżyłeś, to co ty wiesz o życiu? Jezus, to. Albo zaczynamy roztrząsać i oczywiście to jest też ważne z perspektywy klinicznej, tak, jeżeli chodzi o diagnozowanie czy wybieranie formy leczenia, ale zaczynamy roztrząsać, czy to już, czy jeszcze nie, czy przesadzają, no, czy płatki śniegu, czy może rzeczywiście cierpią. Pierwsza rzecz, której dobrze by było, żebyśmy się nauczyli, nie tylko jako specjaliści, ale też w ogóle jako ludzie, to najpierw przyjąć tą narrację. No i zobaczmy, co się stanie, kiedy przestaniemy boksować się z tą siłą, która do nas idzie. Tak? Idzie do nas taka duża fala ludzi, którzy mówią, nie wyrabiamy jako mężczyźni, jesteśmy zmęczeni jako młodzi, jesteśmy wypaleni jako nauczyciele, mamy wypalenie rodzicielskie, mamy dosyć, jesteśmy samotni. I teraz chodzi o to, żeby przyjąć i zobaczyć, co będzie, kiedy ta narracja zostanie uprawomocniona. Bo jestem przekonana, że kiedy uprawomocnimy cierpienie innych ludzi i mówimy, okej, masz prawo się tak czuć, przyjmuję to, nie dyskutuję z tą. Jeżeli uważasz, że to, co się z tobą dzieje, wymaga wsparcia i pomocy innych ludzi, sieci wsparcia, to okej, zróbmy to, sprawdźmy to i dopiero wtedy będziemy mogli oddzielić ziarno od plewu. Ile osób potrzebowało wsparcia społecznego, a ile osób potrzebuje leczenia? Specjalistycznego, tak, jasne. Tak. A my się boksujemy po prostu na różnych polach, no bo rozumiem też, że to jest pewien mechanizm obronny. Boimy się,
słowa kryzys, być może interwenci kryzysowi są bardziej oswojeni, ale ogólnie boimy się słowa kryzys, a z drugiej strony być może ono jest często nadużywane, ale też nadużywane dlatego, że jak powiesz jest mi źle, to być może to nie będzie usłyszane, bo żyjemy w świecie, w którym przez wiele lat nasze cierpienie było unieważniane. Nie przesadzaj, nie histeryzuj, nie masz się, nie płacz, siedź cicho. Beksalala. No, ale to teraz ja, dzielna. Żeby tak skomplikować, bo paradoksalne jest to, że z jednej strony mówimy o tym, że no nie nazywamy tych emocji, że dobrze by było, żeby dopuścić tych, którzy mówią, że jest mi źle z tym, a z drugiej strony istnieje pewna moda na mówienie o zdrowiu psychicznym, na różne kursy, coachingi, szkolenia, poczuj w sobie, odkryj w sobie, idź do tej ekspertki, do tamtej, różni tacy czarujący psychoterapeuci bez studiów i ludzie za tym idą. Ja ich trochę nazywam takimi fałszywymi prorokami, bo oni nam mówią, tak, ja ci pomogę odkryć w tobie potencjał, albo przestaniesz właśnie przeżywać relacje z matką, bo coś tam. Zobaczcie, że z jednej strony tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy nauczeni, nie umiemy mapować tych swoich emocji, a z drugiej tak bardzo potrzebujemy i różni influencerzy instagramowi i nie tylko mają naprawdę tysiące zainteresowanych ich przekazem ludzi, którzy chcą być właśnie psychicznie uzdrowieni albo ten dobrostan, ten well-being, ten work-life balance, to się stało wszystko takimi hasłami medialnymi. No i teraz jak się w tym połapać, Piotr? No z jednej strony tutaj przychodzą eksperci, mówią, okej, jest kryzys chroniczny, uczymy się mówić, tutaj ziarno od plew, a z drugiej po prostu tysiące ludzi korzystają z porad przeróżnych. Współcześni kaszpirowscy. No tak, ale oni to wiecie. Psycholożki. Oni w to wchodzą, bo widzą, że jest popyt. No, żyjemy w kapitalizmie, pieniądz się wszystkim musi zgadzać. Jak widzę, że moje opowiastki trafiają, to już tam palicho odpowiedzialność, ja będę opowiadać. Tylko mnie interesuje ta druga strona, że społeczeństwo w to wierzy. Ja myślę też, że przepraszam, że wyszłam słowo, ale myślę, że z jednej strony tak. Jeszcze nie zaczął, to spokojnie. To jest tak, że rzeczywiście. Część tych osób robi to bardzo tak wytrawnie i bez skrupułów, ale ja jestem przekonana i tego chyba się najbardziej boję, że duża część osób, która proponuje magiczne formy szamańskie uzdrawiania, wierzy w ich skuteczność. I to jest kłopot, bo mamy problem z krytycznym myśleniem, jakąś autorefleksją, bo mamy powrót szamaństwa w miejsce braku właściwie skutecznych form leczenia. Oddaję głos. Ja w zasadzie zaproponuję takie spojrzenie w ramkach, które ułożyła dla nas Organizacja Narodów Zjednoczonych, WHO. Mamy pojęcie, to właśnie więcej niż WHO, bo międzyagencyjny komitet, tam jest dużo więcej instytucji. Od paru lat jest takie pojęcie MHPSS, czyli Mental Health and Psychosocial Support, czyli zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne. I teraz, jeżeli sięgamy po wsparcie psychospołeczne, nawet jakieś takie influencersko, naturalno, szamańsko i tak dalej. Czemu nie? Ale pamiętajmy o tej drugiej stronie medalu, zdrowie psychiczne. Zdrowiem zajmują się jednak specjaliści zdrowia psychicznego. I tu bym wymienił psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, jeśli doszkolili się trochę w tym kierunku. No, interwentów, suicydologów jako taką czwartą kategorię i w zasadzie tyle. Oni będą wiedzieli, bo mają różne standardy branżowe, wiedzą jak się poruszać, jak nawigować. W tych czterech kategoriach bym lokował to spojrzenie na zdrowie psychiczne. W tych pozostałych to wsparcie psychospołeczne, które może być skądinąd pomocne, nawet jeśli brzmi trochę czasami naiwnie. Niech będzie miejsce i dlatego, o ile to jest rzeczywiście spakietowane. I skąd wiemy, że mamy do czynienia ze specjalistą zdrowia? Najlepiej pytać w Ministerstwie Zdrowia, czy na naszym terenie za specjalistę do spraw zdrowia uchodzi ta albo ta osoba. Mamy oczywiście liczne problemy z ustawami, a to o zawodzie psychologa, a to psychoterapeuty. Stąd są różne polskie rady psychoterapii, są różne polskie towarzystwa psychiatryczne, psychologiczne. Oni nam zawsze powiedzą, kto ma certyfikat, a kto go nie ma, ale w tym kierunku zmierza, żeby go mieć. Więc myślę, że poradzimy sobie, jeśli naprawdę szukamy. Rzecz w tym, że my najczęściej nie szukamy. Że my najczęściej właśnie dlatego wybieramy szamana, że nie chcemy udać się do fachowca, który rozwiąże ten problem, bo ten problem będzie bolał. To trochę jest jak z pójściem do dentysty. Jakby ktoś mi powiedział, że zamiast chodzenia do dentysty mogę sobie, nie wiem, jeść gorzkie cukierki i to będzie to samo, to może chciałbym tego bólu uniknąć, bo tam będzie bolało, nie ma wyjścia. I po to, żeby tego bólu unikać, wybieramy takie ścieżki, które wydają się lekkie, przyjemne. W zasadzie potem chodzimy i mówimy, już ze mną wszystko okej, przecież byłem
wytańczyłem 400 godzin z szamanami, więc czego chcieć więcej. Do niezapomnę znajomej, która właśnie wybrała się na terapię, szybko z niej zrezygnowała, mówiąc, że psycholog nie mówił tego, co ona oczekiwała i w ogóle było niemiło. No, jakby to powiedzieć, to dobra terapia chyba. Ale wiesz, też tak się może zdarzyć. Oczywiście, trafi, jasne. Nie, to jest terapeuta, cała opowieść o tym, jak dopasować do siebie terapeutę, pewnie. Że nie poczuje chemii, nie? Absolutnie, ale wróćmy jeszcze zanim już do tego, znaczy nie no, idziemy do terapeuty, ale właśnie nie idziemy do terapeuty, tylko idziemy do szamana. Jak ty patrzysz na ten psychowashing, który rzeczywiście jest obecny i właśnie na to, że z jednej strony, nie wiem, nie umiemy, w rodzinach się nie komunikujemy, a idziemy do jakichś, wiesz, szybkich tutaj, nie będę wymieniać nazwisk, ale różnych tam influencerskich osób, które nam dają autorski program leczenia depresji w 2 tygodnie, nie? Proszę. No właśnie. Nie? Bardzo trudna sprawa, bo też nowa, chociaż Kaszpirowski nie jest nowy. No nie, mechanizm bardzo podobny, ale psychowashing dosyć nowe pojęcie. Tak, jest podobny, ale trudna, no bo gdzieś uderza w te osoby, które to robią, a z drugiej strony, i tego nie chciałabym robić, bo tak sobie myślę, że pewnie gdzieś za tym jest może jakaś też intencja dobra, ale z drugiej strony jest tak, że my mamy standard wykształcenia, wprawdzie nie mamy ustawy, ale jakiś tam standard wykształcenia mamy, zanim możemy zabrać się za leczenie psychiki ludzkiej. Dlaczego go mamy? Ano dlatego, że jeżeli ktoś nie rozumie, nie zna, po prostu nie był edukowany w psychopatologii i nie wie, co to jest na przykład, jakie to są różnice w osobowości. Ja uczę studentów, no i ja sobie zdaję sprawę, że na przykład studenci trzeciego roku psychologii jeszcze nie wiedzą, co to jest depresja. Po prostu posługują się tym, posługujemy się popularnie tym terminem, ale nie umieją zdefiniować, co to znaczy, jakie to są kryteria, na przykład jaki jest czas trwania, żeby w ogóle zdefiniować, że to jest depresja. I ja obawiam się tego, że osoby, które leczą w zakresie tego psychowashingu, nie rozumieją też na przykład takich rzeczy jak zagrożenia w danym typie osobowości, że rada tak zwana generyczna, czyli ogólna, nie jest prawidłową poradą, ponieważ u jednej osoby rzeczywiście należy powiedzieć, warto jest, żebyś uwierzyła w siebie, ale na przykład u osobowości silnie narcystycznej trzeba powiedzieć, warto, żebyś uwierzył człowieku, że można być zwyczajnym i że to nie jest złe, nie? Czyli to są zupełnie dwa inne komunikaty. Na przykład do osobowości lękowej można powiedzieć, rzeczywiście będziemy pracować w kierunku, w którym poczujesz się wyjątkowa człowiek, wyjątkowy, tak, wyjątkowa, ale u osobowości narcystycznej tego nie robimy, bo to wzmacniamy psychopatologię, nie? Albo na przykład, jeżeli mamy osobę o strukturze duże osobowości w kierunku borderline, która ma problem z granicami, która ma problem z impulsywnością, no to tam musimy iść w kierunku na przykład większego porządku, pokazywania, uznawania tych granic. Ale osoba obsesyjno-kompulsywna, która zanadto angażuje się w reguły, tam idziemy w stronę uelastycznienia. I ja się zastanawiam, czy osoby, które na przykład biorą na warsztaty, nie wiedząc o tej wiedzy psychopatologicznej, wiedza jest olbrzymia i jest też niesamowita, jest naprawdę fascynująca. Czy one też wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia? Bo jeżeli mamy tam osobę borderline'ową na warsztatach i ta osoba ma na przykład tendencję do przelotnych epizodów psychotycznych i my robimy w ciągu jednego warsztatu jakieś bardzo szalone interwencje, to my możemy nawet zrobić gorzej. Tak, stymulować na przykład epizody psychotyczne ewentualne, albo tą osobę zaburzać jeszcze głębiej. Czyli mówiąc wprost, nie można powiedzieć, że ten psychowashing jest taki do końca, znaczy psychowashing jak to no. Założenie nie jest okej, okay, ale że takie właśnie różne szamanki, pomagaczki, to one nie zaszkodzą. Mogą. Uważam, że mogą zaszkodzić, ale też uważam nawet w takim mniejszym w skali, na przykład takie porady typu, że jeżeli ty będziesz gotowa, kobieto, to wtedy spotkasz mężczyznę, który będzie ciebie wart, nie? No i załóżmy, że ta kobieta nie spotyka tego mężczyzny, czyli ergo nie jest gotowa, twoja wina, tak. Prawda? Czyli tutaj na przykład nie mówimy już o takich jakichś tam mocnych, trudnych rzeczach, ale o takim poczuciu, że po prostu jest pewna reguła, która jeżeli ty ją zastosujesz, to na pewno ci się uda, a jak ci się nie udaje, to znaczy, że tę regułę źle zastosowałeś. Niefalsyfikowalny system, podczas gdy świat nie jest biało-czarny. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zawsze się uda tak. I tak nawiasem mówiąc, wiesz, jest ta zdolność do tolerancji tego, że my mamy nieprzewidywalność.
świat, że nie wszystko jest w naszej kontroli, jest. Że my mamy stres. To jest też wskaźnik dojrzałości psychicznej. Jeżeli ktoś przychodzi na terapię, to chcemy, żeby ta osoba umiała pracować, umiała więź stworzyć, umiała się bawić, ale umiała też stolerować stres życiowy i na przykład to, co jest nieuniknione, czyli śmierć, choroba, utrata i prawdopodobnie to są rzeczy nieuniknione. Gdy ja słyszę takie teorie, że jeżeli masz raka, to na 100% masz konflikt z mamą, czy tam jak masz nerkę chorą, to na pewno... W czwartym pokoleniu przed sobą. W czwartym pokoleniu, tak. Tak. To ale o czym mówicie, że ale jak to, jak to? O totalnej biologii. Okej. Gusła. Czyli mówimy po prostu, nie mówimy po prostu o wszystkich takich prostych przepisach, że tak, jeżeli tak. jesteś, jeżeli masz migrenę, to masz konflikt z matką, a jeżeli boli cię nerka, to tak ktoś tak mówi? Zdecydowanie. Jeżeli masz chorą nerkę, no to ja nie wiem, jakie dokładnie, nie pamiętam dokładnie tych systemów, ale załóżmy, że wtedy to znaczy, że masz żal do siostry, tak? Teraz wymyśliłam to, ale podaję przykład, tak? I więc oznacza to, że ty musisz to uleczyć, bo w tobie jest jakiś konflikt i na pewno, czyli jest to z pominięciem całkowicie na przykład... diagnostyki. Biologii, też genetyki. Oczywiście, że jest tak, że nasza biologia też jest połączona z naszymi emocjami. No jasne. I nasz stres może wpływać na, absolutnie wpływa na to, że nasz system odpornościowy jest słabszy i że my zapadamy na choroby. Tylko, że to nie jest jeden do jednego. Oczywiście, to są inne rzeczy. Tak, i nie można zrobić czegoś takiego, że jeżeli my rozwiążemy twój konflikt z matką, to ty nie będziesz mieć raka, nie? Ja chciałam z tymi migrenami, bo ja trochę mam migreny, ale moja mama też ma migreny i nie mam z nią konfliktu, więc to może to pokoleniowe. To kobiet na kobiety. Pokoleniowy konflikt. Tak być. Ale poczekajcie, ale terapii, czemu... No w terapii to też się opłaca na to, tylko że się nie daje takiego stricte prostego rozwiązania. Jasne, tak, ale też w terapii to jest trochę tak, że czasem używamy pewnych opowieści, które po prostu służą nam do wyjaśniania rzeczy niewyjaśnialnych i to też jak w gabinecie dochodzimy do tego, że być może za tę migrenę odpowiada relacja z rodzicem, to my nie mamy pewności, to nie jest badanie naukowe, w którym my mamy pewność empiryczną, że tak jest, ale ta opowieść pozwala jakoś oswoić to doświadczenie i być może przyjąć tak, jest kontrolę, narzędziem. Jest narzędziem. Ale poczekajcie, dwie rzeczy, bo ty powiedziałaś Asia coś takiego, że rzeczywiście jest tych szamanów, tak? Coraz więcej szamanów, tak? I ja wrócę do tego, czy to nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy bardziej podatni na takie bajki, na takie opowiastki, że i jest dlatego też tych szamanów więcej, a co za tym idzie, bo jest ten kryzys psychiczny, bo jest jakiś kryzys autorytetów, jest kryzys do tego, o czym mówicie, że jakoś przestaliśmy się godzić na ból, to dużo elementów właściwie się składa. No wiesz co, powiem ale tak. Ogólnie jest inaczej niż w latach 70. jednak mimo wszystko, bo ja cały czas myślę o tym, co Piotr powiedział, że to jest pewne kontinuum tego kryzysu jakiegoś takiego psychicznego, czy zdrowia psychicznego, ale no nie dam się przekonać, że dzisiaj on nie ma trochę innego zabarwienia. Poczekajcie, po kolei. Kaszpirowski, a Znachor powstał zaraz... Lata 50. Tak, lata 50. Nie, chyba nawet troszkę później. Czyli ten taki, powiedzmy to, że ludzie chcą wierzyć też... Zawsze było dobrze, tak, te ludowe formy. Tak trochę chciałam także, że my nie jesteśmy takim społeczeństwem totalnie tylko w tą stronę, no bo jednak nasze gabinety są pełne, co Asia? Tak, tak, tylko teraz troszkę chyba się to zmieniło, dlatego że kiedyś nieświadomie ludzie korzystali z pewnych, no chociażby pogrzeb, tak, chrzciny, ślub, to były formy oswajania nas z nowymi zadaniami życiowymi, tak? No i to też było szamańskie, albo obrzędowe, ciekawe. Tak? Czasem to pełni taką funkcję. Profesor Sobierajski powiedział mi w książce, którą pisałam, a udzielał mi wywiadu, że jesteśmy bardzo niedojrzałym pokoleniem. Ja ten temat pociągnęłam i wydaje mi się, że ta niedojrzałość, z którą my teraz mamy do czynienia, ona przede wszystkim nie jest taką naszą niedojrzałością wynikającą z tego, że my nie potrafimy dojrzeć, bo mamy kryzys, tylko znowu się przyczepię do tej kultury, ale jednak kapitalizm wymusza na nas i utrzymuje nas w pewnej formie niedojrzałości, bo mamy być niecierpliwi, impulsywni, mamy nie mieć zdolności do podejmowania decyzji, mamy pytać, co mamy myśleć, tak, mamy nie myśleć krytycznie, mamy ulegać emocjom. To są wszystko aspekty niedojrzałości, więc mamy pewne pokolenie niedojrzałych emocjonalnie rodziców,
które zostały już wielokrotnie opisane, czyli pokolenie rodziców lat 50., 60., 70., trudno odnieść mi się do tego, co było wcześniej, ale jednak wcześniej wspólnota regulowała w trochę inny sposób niż teraz nasze wewnętrzne niedojrzałości. Być może społeczeństwo było bardziej dojrzałe, bardziej przygotowane do pełnienia ról społecznych. Teraz mamy kulturę indywidualizmu. Nam się zaczyna wydawać, że chcieć to móc, zaczyna nam się wydawać, że jak się bardzo postaramy i zamanifestujemy, to świat się do nas dopasuje. Przepraszam, ale mnie to zawsze zadziwia, że to czerwone Ferrari nie czeka za moim rogiem, a ja manifestuję. Cały czas. Ale popatrzcie, to jest brzemię ja też, które się pojawia, bo jeżeli ja to wszystko mogę uczynić i w to wierzę, to też jestem odpowiedzialna za całego pecha, który mnie dotyka. Bo ludzie też nie wierzą, że w coś takiego jak szczęście i pech, to mnie też zawsze zadziwia. No i teraz wracając do tej niedojrzałości. Skoro mamy świat, który nie pozwala nam dojrzeć, to mamy raczej takich dorosłych przebranych za dorosłych niż dojrzałych dorosłych, więc nie mamy tej kompetencji dialektycznego myślenia, krytycznego myślenia, zauważania, że różnice się uzupełniają, a nie wykluczają, zauważania, że zdolność do znoszenia niewygody świata nie polega na tym, żeby kontrolować świat, tylko polega na tym, żeby odkryć własne zasoby, względnie stworzyć sieć wsparcia. My nie mamy szansy rozwinąć swojej dojrzałości, a tylko dojrzałość pozwala nam stawiać czoła zadaniom dorosłości. I dlatego my w dorosłym życiu nie sięgamy po dojrzałe rozwiązania, na przykład sprawdzenie w Ministerstwie Zdrowia, jak to można leczyć, ale sięgamy po rozwiązania, które są adekwatne do myślenia magiczno-życzeniowego dziecka. I dzieci okej, jakby wspaniale, że mają takie magiczno-życzeniowe myślenie, bo nie mają dojrzałości wynikającej z osobowości, więc używają tych narzędzi. A my dorośli już mamy tą dojrzałość. Ale kiedy jej nie mamy, to wtedy wchodzi szaman, jestem w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym, więc wiem, że wchodzą psychodeliki bez integracji doświadczenia psychodelicznego, wchodzą różne inne formy jakiegoś takiego doświadczania czegoś magicznego, co mam je zmienić bez mojego udziału. Że się samo zadzieje. A ty masz, Piotrze, to Ferrari za rogiem? No, kapitalizm obsłużył się ze mną dość przyjaźnie. Przyjaźnie. Ale słuchajcie, to nie ten. I naukowczyniami. Z tym Ferrari to oczywiście z uśmiechem trochę, bo zastanawiam się, jak ty patrzysz na to, o czym powiedziała Asia właśnie też w kontekście, no nie wiem, czy samej depresji, która jest rzeczywiście dla ciebie ważnym tematem działań, nawet bardziej pewnie niż badań w ostatnim czasie, raczej działań. Tylko tych źródeł kryzysu psychicznego, który... Abstrahując od tego, że jest on w jakiś sposób ciągły, tak, to nie jest jakiś wynalazek XXI wieku, ale przyznasz, że tematy się zmieniają, wyzwania się trochę zmieniają, tak? Ten świat jednak, nawet to, że jesteśmy tacy przebodźcowani, nawet to, że siedzimy w tych smartfonach, to jest też coś, co wpływa przecież na nasze mózgi i na nasze psychiki, że oglądamy te piękne, zrobione dziewczyny na Instagramie, a my tylko to umalowane tak do nagrania, a rano jak się budzimy, to tak nie wyglądamy jednak, na ile to też ma wpływ. Ja sobie wyobrażam to tak, że gdybym wziął dzisiejszy kwestionariusz przesiewowy depresji i cofnął się z nim do na przykład jakiejś wczesnokapitalistycznej fabryki, gdzie dziecko pracowało 18 godzin na dobę ponad swoje siły i zaproponowałbym mu taki kwestionariusz, to pewnie odpowiedzi byłyby bardzo dramatyczne, równie dramatyczne jak te, które dzisiaj możemy przed tym ekranem złowić. Z dwóch światów wolę chyba ten z tymi ekranami mimo wszystko i z rozwiązywaniem tych problemów w dość już zaawansowanych gabinetach niż w tamtym czasie, kiedy ludzie z klasy ludowej nie mieliby okazji w ogóle pojawić się w systemie ochrony zdrowia psychicznego, bo dla nich tego nie było, chociaż już te wczesne freudowskie różne intuicje gdzieś tam się od Wiednia po Curych i nawet tu na ziemiach polskich przecież rozwijały z początkiem XX wieku bardzo intensywnie, ale nie były przecież dostępne klasowo dla wszystkich. To była tylko opowieść o klasie wyższej, potem z czasem średniej. Więc to, że dzisiaj w ogóle do głosu dochodzi ta opowieść o zdrowiu psychicznym, jest trochę też wynikiem tego, że nasze społeczeństwo stało się w kapitalizmie jednak paradoksalnie trochę bardziej egalitarne, że jest miejsce na głosy wszystkich. To jest taki paradoks kapitalizmu, który raczej kojarzymy z tym, że on zamyka nas w klasach, prawda? A tymczasem okazuje się, że możemy sobie przynajmniej porozmawiać, a to jest pierwszy krok do tego, co Marx by pewnie widział jakimś konstytuowaniem się w nas z kolei pewnej tożsamości
klasowej i czegoś, co za tym może pójść z czasem pożytecznego, czyli jakaś rewolucja w zdrowiu psychicznym ma szansę się właśnie dzięki takim nagraniom, jak to nasze dzisiejsze. Mimo, że my tu pewnie zachowaliśmy pewien taki klasistowski sznyt w tym, ale jakąś możliwość dla ludzi jeszcze bardziej oddalonych od czerwonego Ferrari niż my tworzymy tym. Tak A masz się takie wydaje. Przeświadczenie, Piotr, że dzisiaj rzeczywiście rozmowa o zdrowiu psychicznym jest taka egalitarna i też dostęp do zdrowia psychicznego. Znów nawiążę do tego, o czym się mówi w mediach, że nie ma terminów u psychologów, że jak mieszkasz w małej miejscowości, to już w ogóle jeszcze musisz dojechać, jeszcze i bariera komunikacyjna, że generalnie taki wyraźny podział na tych, którzy mają dostęp i na tych, którzy go nie mają, jest. Tak. Czy go nie ma? Do usług z zakresu zdrowia jest, ale spójrzmy na to, ile można różnych miejskich albo gminnych małych grantów dostać gdzieś na poziomie hiperlokalnym nawet, od załóżmy nawet wójta gminy czy starosty powiatowego na to, żeby o zdrowiu psychicznym sobie przynajmniej porozmawiać, wdrożyć jakiś mały program profilaktyczny. To wszystko gdzieś zeszło na ten poziom, na którym mamy szansę zaprosić specjalistów, na przykład w składzie psycholog plus ekspert przez doświadczenie razem. Są fundacje, które wyślą taką osobę w dowolne miejsce Polski po to, żeby porozmawiała czy to z klasą szkolną, czy z jakąś mniejszą grupą, czy w jakimś innym kontekście. No, z Grecji znam takie przykłady, że na te wysepki na przykład dojeżdżają takie mobilne zespoły psychologów, dopływają właściwie, gdzie prowadzą różnego rodzaju interwencje albo nawet długoterminowe takie procesy z dojazdem do klienta, można powiedzieć. Więc rozmowa o zdrowiu psychicznym się rzeczywiście trochę jednak egalitaryzuje. Te różne oddziaływania są bardziej dostępne. Przenieśmy jeszcze, mając Piotra przy głosie, na chwilę. W tej części w Polsce i w Grecji. I w Polsce, i w Grecji, w Europie. Tak, bo jest przecież wiele miejsc, w których kompletnie jeszcze jest. Tam dojeżdżają pracownicy humanitarni z kolei z całym tym pakietem MHPSS-owym. Czerwony Krzyż, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża też to potrafi. Ale spróbujmy do tej Polski wrócić i do tego jeszcze jednego wątku, który Piotr poruszałeś. Tutaj kilka razy już padło. Sieci społecznego wsparcia. Sieci społecznego wsparcia, tak? No bo to też jakby. Ja nie mówię, że tutaj mamy odciążać ministerstwo zdrowia, bo ono powinno wykonywać swoją robotę i to jest jasne i powinien również element zdrowia psychicznego w planach Ministerstwa Zdrowia być dobry, skuteczny i tak dalej, to jest oczywiste. Niemniej, na ile, Piotrze, takie sieci społecznego wsparcia, których tworzeniem ty też się zajmujesz z ramienia Komisji Europejskiej, ale też myślę, że jak kilka razy już z tobą rozmawiałam, ciebie to jara jako człowieka, ty wierzysz w to naprawdę, że my społecznie możemy, nie mówię, że się nagle uzdrawiać z depresji, tak, ale chociażby uczyć się odpowiadać na pytanie, jak się czujesz. No, te sieci wsparcia rzeczywiście wymagają trochę takiego najpierw przekonania, że to ma sens, ale to przekonanie jest ułatwione tym, że w 120 miejscach Europy udało się zbudować taką interwencję hiperlokalną o nazwie Alliance Przeciw Depresji według bardzo podobnej metody i każdorazowo ona skutkuje efektem prewencji suicydalnej. Znaczy tam, gdzie takie interwencje są rozwijane, spada liczba samobójstw, nieraz bardzo spektakularnie, bo na przykład 25% w porównaniu z minionym okresem i z regionem kontrolnym. Więc interwencje, w których na przykład wciskamy jednocześnie 4 przyciski, pracujemy z lekarzami rodzinnymi po to, żeby odciążyć ten system opieki zdrowia psychicznego, a na przykład 3/4 depresji można zaadresować wstępnie pod kątem medycznym w gabinecie lekarza rodzinnego. Takie wytyczne są też w Polsce. O ile godzimy się z tym, żeby potraktować ją na ten czas jako chorobę. To nie znaczy, że każdemu od razu będziemy coś przepisywać, ale lekarz może powiedzieć, proszę do mnie wrócić, gdyby się nie udało z psychologiem porządnie porozmawiać. Tak? Gdyby się okazało, że na przykład działania psychoterapeutyczne czy takie właśnie MHPSS-owe się nie udadzą. Więc wciśnięcie tego przycisku pod nazwą ochrona zdrowia i psychologów, i lekarzy rodzinnych, i psychiatrów gdzieś lokalnie, choćby tego, żeby też psychiatra doszkolił lekarzy rodzinnych, bo nieraz jest tak, że na parterze POZ na 5. piętrze psychiatra nigdy się nie spotkały. Jeżeli z dyrektorem takiej placówki porozmawiamy, to nagle się okazuje, że on sam jest w stanie szkolić u siebie cały ten zespół własnymi zasobami. Więc uruchomienie tego guzika pod hasłem ochrona zdrowia, drugiego, miejskich, wiejskich włodarzy, wójtów, sołtysów, starostów, prezydentów miast, burmistrzów dzielnic nawet, którzy nie mają zdrowia w zakresie swoich kompetencji, ale mogą bardzo dużo dla zdrowia zrobić nieformalnie, uruchamiając jakiś program takiego prospołecznego oddziaływania i destygmatyzowania, normalizowania tematu depresji. Potem trzeci poziom, pacjenci i ich bliscy, różnego rodzaju takie grupy wsparcia, które można prowadzić dla bliskich osób z depresją na przykład, gdzie nie zawsze nawet potrzebny jest wybitny specjalista zdrowia psychicznego, to może być prowadzone takimi trochę siłami peer-to-peer. Nieraz to naprawdę dobrze działa. I w czwartym kroku rozłożenie jakichś ulotek, czy powieszenie billboardów,
czegoś, co choćby da dostęp wszystkim do kwestionariusza przesiewowego DPS, tego PHQ-9, tak. Gdzie mamy pytania i o sen, i o problemy z odżywianiem, i o to zmęczenie, brak energii. I na samym końcu te ewentualne problemy z taką myślą jakąś samobójczą, to jest to dziewiąte pytanie. To jest dyskusja, czy to też rozkładać, czy nie, czy zostawić tylko tych 8, czy to dziewiąte też. Ale na przykład na drugiej stronie mogą być informacje, gdzie się kierować z tym wynikiem. Wydaje się, że tego typu oddziaływania dość tak naprawdę proste, w zasadzie bezkosztowe na swój sposób. One kosztują tylko tyle, ile kosztuje poszerzenie takiej sieci kontaktów w danej społeczności i jej zintensyfikowanie, czyli kontakty już nieraz są wypracowane. Tak, wystarczy trzeba je ukierunkować też trochę. Jak tak was słucham, to myślę sobie, to jakiś taki spokój mi się pojawił, ale na chwilę tylko. Jednak, że jesteśmy może mniej samotni niż nam się wydaje. Oczywiście o tę pomoc trzeba umieć też poprosić, niekoniecznie tylko lekarza i psychologa, ale na przykład swoich bliskich. Natomiast Marzena, na ile to jest tak, że bo też łączność depresji z samobójstwami jest pewnie rzeczą oczywistą, ale wracając do tych naszych czasów, tak? No bo z tym kryzysem on ma wiele twarzy, w różnych grupach różnie wygląda, był ciągły, jest, nie wiem, związany z kapitalizmem, dużo wątków tu było, ale na ile jest dzisiaj tak, że więcej osób jest tak bardzo nie widzi dla siebie drogi, że jednak targa się na swoje życie, tak? Że co jest nie tak, że tak dużo osób i chyba coraz więcej młodych, ale nie tylko, jest tak pod ścianą, że mówi, dobra, ja już tu nie chcę być. Jakby doświadczenie tego beznadziejnego stanu, no właśnie jest beznadzieją i mówi, cześć. Pytasz się mnie o to, jak do tego dochodzi? I czy rzeczywiście tak jest, że faktycznie jest więcej osób, jakby czy te statystyki wam to pokazują? Bo trochę rozmawialiśmy też, Piotr rzucił takie hasło o normalizacji samobójstwa zamiast normalizowania choroby, tak? Jakby te samobójstwa też stały się, są tematem, no są też pewnym tematem popkultury, są pewnym tematem no, z wiarą związanym. Ja nie zapomnę tego fragmentu w książce Janusza Schwertnera Szramy, w którym jedna z mam mówi o tym, że ksiądz prosił, że nie można było wpisać, że dziecko się zabiło, bo ksiądz by nie pochował tego dziecka. Przecież to jest jakiś w ogóle turbo absurd, tak? Jak te samobójstwa dzisiaj wyglądają, no w kontekście tej presji. No właśnie, dlaczego w ogóle, no może to jest takie naiwne pytanie, ale tacy jesteśmy nowocześni, dostęp do specjalistów, sieci wsparcia, a są ludzie i jest ich tak dużo, którzy się czują tak beznadziejni, że nie chcą żyć. To jest ta książka Małgosi Serafini i Marka Sekielskiego, Jest okej. Okay. To dlaczego nie to, że nie chcą żyć, tak? Tylko chcą przestać cierpieć. Tak. I to jest jedyna opcja. A tak. Widzisz, no, ale nie widzą innej opcji. Wiesz co, tylko tak, to jest bardzo duży temat, Justyna, bo w ogóle niekoniecznie trzeba mieć depresję, żeby targnąć się na życie. Oczywiście. Też na przykład bardzo silne zaburzenia lękowe wśród osób, które doświadczają ogromnego lęku. Jest nawet niektóre dane pokazują, że osoby z lękami mają większy odsetek samobójstw niż osoby z depresją. Ale myśli rezygnacyjne, o które Piotr pyta w kwestionariuszu, czyli myśli, że się po prostu nie chce żyć, to nie to, że planuje samobójstwo, ale gdyby na przykład jakimś sposobem ktoś mnie rzucił do rzeki, to by było dobrze. Albo taka jakby taka miękka myśl, czyli gdybym się nie obudziła jutro, to święty spokój. By było dobrze. Nie? To jest myśl rezygnacyjna, to nie jest myśl samobójcza. No to jest więcej teraz tych myśli rezygnacyjnych we współczesnym społeczeństwie. Wiem, że zatłuczecie mnie po prostu za to pytanie. Nie wiem, ale statystyką, czy tego dokładnie jest więcej, ale one są powszechne. Czyli u osób, które do mnie przychodzą, sporo osób czuje się w taki sposób, że czuje taką rezygnację. Natomiast to nie jest tylko depresja. Bardzo często jest to zaburzenie osobowości borderline. To jest taka osobowość, która bardzo dużo cierpi i tam też między innymi jest taka tendencja do samouszkadzania albo właśnie do takich myśli samobójczych czy też impulsywnych zachowań samobójczych. I czemu tak jest? Wiesz, że zastanawiam się nad tym bardzo często. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Naprawdę łamię sobie nad tym głowę i tak sobie myślę, że znowu ci odpowiem, jest szereg czynników. Na przykład u osób młodych widzę presję. U osób młodych, które do mnie przychodzą, widzę presję. Widzę, że to, co my nazywamy tu kapitalizmem, ja to nazywam kulturą narcyzującą, czyli kulturą, która mówi, masz być wyjątkowy i wspaniały i dostać się na najlepsze studia, bo wtedy to determinuje twoją przyszłość.
Do mnie przychodzą nastolatkowie, którzy mówią, jak nie zdam matury, czy nie dostanę się na jakieś tam studia, to znaczy, że cała moja przyszłość jest przekreślona. Ale wiesz, ja tą presję tego typu myślenia ja też pamiętam ze swojej szkoły, że było coś takiego, że to jest bardzo ważne, żeby pójść na dobry uniwersytet. Mieliście coś takiego? Może to nie było aż takie silne, jak ja słyszę u tych nastolatków obecnych, ale gdzieś pojawiła się już ta myśl. I to jest bardzo duża presja. To jest presja ogromna, bo to jest... Może jak o tym mówisz, to już mi jest ciężko po prostu, no jak tak, sobie to wyobrażam. Była narracja na temat wyścigu szczurów, albo taka narracja o tym, że ten awans rangowy, społeczny ma zagwarantować rodzinie dziecko, które wyjedzie, będzie studiowało na dobrym uniwersytecie, więc była szybki awans klasy średniej. Tak, a teraz to jest tak jakby jeszcze podzielone, że teraz to już na zagranicu trzeba te studia zrobić, a to jest bardzo trudna droga, dlatego że osoba 18-letnia, która nie ma jeszcze nawet rozwiniętego w pełni mózgu, on nam się rozwija do około 25, 6, jedzie sama gdzieś, czyli ta sierść wsparcia natychmiast się zatraca. To jest bardzo trudne doświadczenie. No pewnie. I ja też byłam na stażach i studiowałam za granicą i ja wiem, że to jest doświadczenie, które może być budujące jak i łamiące. Ono dostarcza i zarówno wspaniałych bodźców i cudownych, ale też dostarcza trudnych po prostu doświadczeń. Czyli mówisz, że ta presja to jest jeden z takich elementów. Wiesz, inny element, to już nie chodzi o osoby, znaczy u młodych, no to są oczywiście relacje rodzicielskie. Nie? Jeżeli w domu jest przemoc w jakikolwiek sposób, przemoc to oznacza również zaniedbanie. Czyli przemoc to nie jest tylko bicie i krzyczenie, ale również brak. Z perspektywy dziecka przemocą jest też brak. Nie? Więc jeżeli jest w domu przemoc lub zaniedbanie, to jest bardzo duża rana i bardzo duży ból i to jest oczywiście relacyjne. U osób dorosłych w moim odczuciu bardzo dużym czynnikiem takiego rezygnacji i depresji jest wieloletnie trwanie w ciężkim, toksycznym związku. Czyli na przykład związku z osobą, która jest przemocowa, która jest alkoholikiem, czyli osoba, która jest współuzależniona, czy też jest w tej dynamice, bardzo często doświadcza też depresji albo lęków i takiego wyczerpania emocjonalnego, które doprowadza do tego typu myśli. Ale też taki rodzaj bycia w świecie, w którym cały czas siebie nadwyrężam i nadużywam. I to robią kobiety po prostu bardzo dużo. Przynajmniej moje takie jest doświadczenie w moim gabinecie. Mężczyźni też się trafiają, ale kobiety to już tak jakby hurtowo, że nadwyrężają siebie, bardzo dużo robią i cały czas są w tym trybie nadużycia, aż coś pęka, nie? I po prostu przychodzą do gabinetu wtedy, gdy... I w ogóle często nie przychodzą w swojej sprawie, tylko przychodzą w sprawie... Dla kolegi pytam, dla koleżanki tutaj. No, najczęściej dla dzieci. Dzieci. Dla dzieci, nie? Dla mnie to tam nic, ale dla dzieci to jeszcze coś chciałabym się postarać, nie? Więc w moim odczuciu to są takie bardzo trudne dynamiki, ale właśnie też ta presja, że jeżeli moje życie nie ułoży się w pewnym scenariuszu... To będzie przegrane. To będzie przegrane. Też to się widzieliście to też w młodych głowach, między innymi w raporcie, w badaniach. Trochę mamy chyba kłopot z nadawaniem sensu różnym doświadczeniom życiowym. To znaczy zaczynamy mieć używać takiej miary, tak? Czyli życie udane to takie życie, które potoczyło się zgodnie z jakimś scenariuszem albo oczekiwaniami. Nie? I jesteśmy bardzo daleko od innego usensawiania doświadczeń. Frank zresztą o tym mówił, że nadawanie sensu cierpieniom i doświadczeniom jest tym najwyższym aktem rozwoju, samorozwoju, ale też tej duchowości, która się pojawia. I my tego nie robimy. Używamy trochę takiej miarki jak w sklepie. Nie? Że jakby to jest dobra promocja, udało mi się kupić samochód do Ferrari po bardzo okazyjnej cenie. Okej, jestem skutecznym nabywcą. Tak? I trochę też tak patrzymy na nasze życie, więc ja też to widzę. Poza tym nieprawdopodobnie często porównujemy się z innymi, no bo jednak nie możemy nie zauważyć tego, że mamy trzecią półkulę mózgu, czyli smartfon, że używamy jej regularnie. Mówię, Boże, co mówisz? Rety, co mówisz? Trzecią półkulę mózgu. To jest teraz jeszcze ChatGPT, więc to absolutnie jest trzecia półkula, nie? W której też się dokonuje ta nieprawdopodobna liczba porównań społecznych. Nikt wcześniej nie doświadczał tych porównań społecznych. Profesor Wetulaniu też świętej pamięci powiedział o tym, że
na przestrzeni jednego dnia my mamy tyle doświadczeń, tyle bodźców, ile nasi przodkowie na przestrzeni całego swojego życia. Więc dla naszego mózgu to jest... Niewiarygodne. My wyszliśmy z jaskini, ale jaskinia jeszcze z nas nie wyszła. My nie jesteśmy przyzwyczajeni, więc to jest pewien rodzaj przemęczenia, takiego przebodźcowania. Więc ja bym jakoś tak nie bagatelizowała też nowych technologii, mediów społecznościowych, czy w ogóle rzeczywistości... cyfrowej, tak? Tak, tak, cyfrowej. Ale jeszcze to powiem tak. O tych myślach rezygnacyjnych, bo to bardzo ważne też, żeby pamiętać, że myśli rezygnacyjne spełnią też funkcję mechanizmu obronnego i one nie zawsze są zagrażające. Czasem odbarczają nas od w sytuacji, w której wyzwanie wydaje nam się niemożliwe do przekroczenia. I na przykład u osób starszych takie badania były robione. Osoby starsze, które nie radzą sobie właśnie z kryzysem związanym z odchodzeniem i starzeniem się i chorowaniem, samotnością, częściej mają myśli rezygnacyjne i one pełnią funkcję adaptacyjną. Nie zawsze jest to funkcja taka związana z jakąś autodestrukcją albo właśnie kryzysem suicydalnym, który się rozwija. A macie, niekoniecznie prowadzi. Tak. A macie takie przeświadczenie, że każdy człowiek powinien się wybrać chociaż raz na terapię? Ja jestem przeciwna. Każdy to jest mocne słowo, nie? A tutaj siedzą osoby z nauki, więc wiadomo, co my powiemy. No, to Asia mówi, że jest przeciwna. Tak, tak, absolutnie. Uważam, że jakby terapia jest formą leczenia i oczywiście, jeżeli chcemy się rozwijać, powiedzmy, iść w kierunku rozwoju osobistego, to są różne inne formy, z których warto korzystać. Jakoś nie sprowadzałabym to, tej terapii do wszystkiego. MHPSS. Napisałam sobie te słowa na angielski. Dokładnie. A propos różnych kolorów. Czasem po prostu potrzebujemy przyjaciół, na przykład. Przepraszam, tak trywializuję, ale zdecydowanie to się pojawia w gabinecie, że ludzie samotni traktują rozwój osobisty czy psychoterapię, terapię jako zastępczą formę, która pozwala im utrzymywać stan niewchodzenia w relacje przyjacielskie z innymi ludźmi. I wtedy ta terapia może przeszkadzać. No jasne. Piotrze, to byś wysyłał na terapię? Poczekaj, to jeszcze zapytam Piotra, bo Piotra mi się ukrył. Wysłałbym może tak, na trening interpersonalny. To jest takie podejście, gdzie przez jakieś 5 dni ludzie siedzą mniej więcej od 9 do 17 do 18 jest tą dwugodzinną przerwą w środku i sobie rozmawiają o tym, co się po prostu dzieje między nimi przez 5 dni. Oczywiście później wracają gdzieś do siebie o tej 18, do swojego wnętrza. Rano jak się budzą, mają już na rundkę otwarcia coś ciekawego do powiedzenia. I takie doświadczenie chyba nikomu by nie zaszkodziło. Więc jakbym miał tak generalizować i takiego dużego kwantyfikatora użyć, to każdemu mógłbym zaproponować trening interpersonalny raz. Dla sprawdzenia. Zawsze można też wyjść z niego po dniu czy dwóch, nie ma obowiązku siedzenia do końca. O tym można dobrze poczytać na przykład u Jaloma w tej książce Stając się sobą, o co w takich treningach chodzi. Można w książce Ryszarda Praszkiera, takiej z lat 80. To jest dość rozpowszechniona formuła w Polsce też. Mhm. Każdy terapeuta taki trening przechodzi na początku w ogóle szkoły terapeutycznej, więc czy od razu do gabinetu to nie wiem, ale na trening to bym pewnie wysłał większość pełnoletnich obywateli. Dobrze zrobione, oczywiście. I na kursy psychologiczne wszystkich kierowców. To ode mnie. Ale może mogłoby się to odbywać w strukturach edukacji. Zamiast paru lekcji wychowawczych na przykład. Rozmawiałyśmy przed włączeniem kamer o twoich ambicjach prezydenckich, ale tutaj widzę, że masz też ambicje minister edukacji. Marzena, to może wysyłasz, się jest zagrożony. Wysyłasz, a to już wiesz, teraz chyba mocno. Wysyłasz na terapię, na trening interpersonalny, czy w ogóle do lasu? Do lasu wszystkich. Osoby, które do mnie przychodzą, które mają depresję, pozdrawiam moich klientów, pacjentów. Wszyscy wiedzą, że mówię, że mają chodzić na spacery do lasu. Jest takie zalecenie terapeutyczne. To jest aktywacja behawioralna i natura w wielu badaniach jest pokazana, że bardzo koi i usensownia też życie w jakiś zadziwiający sposób. Kontakt z naturą powoduje, że nam się lepiej żyje, więc jako element u mnie konieczny osoby, które się zmagają z zaburzeniami nastroju, muszą chodzić do lasu. Ale niektórzy nie chodzą, to też wiedzą. Więc wtedy oczywiście muszę to jakoś większą tą motywację dawać. Wiesz co, w ogóle ja bym pomyślała sobie coś takiego jeszcze, że terapia ma bardzo różne oblicza. W terapii jest i obszar psychoedukacyjny z niektórymi osobami, jest terapia bardzo głęboka z niektórymi osobami. Z niektórymi osobami czasami rzeczywiście ma to taki obszar bardziej towarzyszenia. Na przykład w okresie żałoby, po kimś.
kiedyś. Jasne. Że to nawet nie jest terapia głęboka, na przykład traumy wczesnodziecięcej. Tylko bycia w tym momencie. Tylko po prostu bycia z taką osobą. Więc ma to takie znaczenie wentylujące, odzwierciedlające empatycznie to, co się dzieje w drugim człowieku, towarzyszenie. To też ma swoją wartość. Terapia może trwać u kogoś rok. Ja wiem, że są też terapeuci, którzy prowadzą czasami kogoś 2 lata, na przykład w psychodynamicznej, to jest bardzo popularne. Albo w terapii uzależnień na przykład wiele lat. Tak. To właśnie, uzależnień, ale może też to być spotkanie z terapeutą, które będzie 1 raz albo 3 razy. Okay. To też jest możliwe. I na przykład podczas jednego czy 2 spotkań terapeuta, który widzi, że tam nie ma jakichś bardzo ciężkich spraw, może na przykład dać pewne psychoedukacyjne rekomendacje, jak ustawić sobie styl życia, albo nawet powiedzieć, wie pani co, nie, z panią nie jest nic nie tak. Mi się zdarzają takie sesje, że po prostu jest sesja jedna, w której osoba przedstawia na przykład jakiś trudny konflikt, który ma w pracy i chce się zapytać, co tu się dzieje, proszę, na terapię, nie? Okazuje się, że środowisko jest na przykład bardzo toksyczne i to nie jest wtedy terapia, to jest takie jakby pomoc. Jednorazowa konsultacja. Tak, w której pomagamy też rozjaśnić pewne zawiłości rzeczywistości i wtedy robi się lżej, nie? Więc teraz co to znaczy pójść na terapię? Dla mnie to jest bardzo pojemne słowo, bo to oznacza czasami długi proces, w który czasami są włączani członkowie rodziny, no a czasami to jest bardzo króciutki proces, dosłownie jest to parę spotkań, a nawet czasami 1 czy 2 spotkania. I jest to, ma taki charakter bardzo wsparciowy, czasami po prostu normalizujący. Tak, twoje lęki są normalne, nic z tobą nie jest takiego strasznego, nie jesteś na nic chory i okej, to też jest bardzo miłe. No właśnie, ciekawe. Pójść na terapię, żeby się dowiedzieć, że się nie potrzebuje terapii. Tak, że się na tym kultura terapii polega też. No jakby, właśnie. Że mamy kłopot z tym oparciem w sobie i z takim zdecydowaniem, że jest wszystko okej. I wtedy potrzebujemy tego człowieka na zewnątrz, któremu ufamy, z którym nie jesteśmy spokrewnieni, tak. Od którego nie zależymy i traktujemy go jako pewien autorytet, żeby nam powiedział. No. Ale czy to jest dobre? No. Może kiedyś blisko, nie? Pytanie, czy w inny sposób moglibyśmy budować oparcie w sobie i takie przekonanie. Pewnie warunki nie są w tej chwili sprzyjające i my, terapeuci, pełnimy tę funkcję. Ja liczę na to, że z czasem nie będziemy może do tego delegowania. Wrócimy do tej siły społecznego, sieci społecznego wsparcia. Tak, tak. Terapeuta, który ma też wykształcenie i rozumie etyczne uwarunkowania tego zawodu, nie będzie taką, mam nadzieję, przedłużał. Rozumiem. Nie? Po prostu na przykład odeśle czy do szpitala, albo na przykład do mnie też przychodzą osoby, które cierpią z powodów somatycznych i chcą przez terapię uzdrowić. I ja zwykle najpierw wysyłam ich na badania. Nawet jeżeli to są takie dolegliwości, które mogą mieć podłoże psychosomatyczne, ale trzeba tą biologię sprawdzić, a potem na przykład pracować nad redukcją stresu doświadczonego codziennie. No, tak, takie rzeczy. Jeszcze mogę dygresję co do Ferrari? Jasne. To będzie puenta. To poproszę puentę z Ferrari. Słuchaj, czy jednak ktoś z was ma to Ferrari za rogiem? Nie, tak. Resoraka. Ja mam Resoraka. Więc jeżeli chodzi o Ferrari i o afirmację, no bo to chodzi o to, że afirmuję sobie, że będę mieć Ferrari, że będę mieć dom nad morzem, że będę mieć idealny związek, idealnego mężczyznę, idealną kobietę. No okazuje się, słuchajcie, Gabrielle Ettingen, ja nie jestem pewna, czy dobrze wymówiłam to jej nazwisko, z Nowego Jorku, badaczka, która badała afirmacje pozytywne, które wiele lat na to poświęciła. To są wspaniałe badania, naprawdę rozkoszuję się nimi i okazuje się, że afirmacje doprowadzają do tego, że nie dostajesz tych rzeczy. Jest dokładnie odwrotnie. Czyli jak są grupy, w których na przykład... I wszystko jasne. Tak, osoby afirmują, że schudną i grupy, które nie afirmują, to te, które nie afirmują, chudną więcej niż te, które afirmują. I to samo się dzieje z innymi tymi rzeczami, że sobie wyobrażam, że dostanę podwyżkę i nie. A dlaczego nie? Ponieważ afirmacje, jest tam biologiczny mechanizm odpowiedzialny, powodują coś takiego, że na mózgu wydziela się dopamina. W trzecim mózgu nie, w tym smartfonowym, tylko w tym podstawowym. Tak, w naszym podstawowym mózgu wydziela się dopamina i nasz organizm odczuwa to, że my już tą przyjemność dostaliśmy i mamy mniej siły i zasobów i chęci, żeby realnie realizować to, o czym my marzymy. Więc tam jest taki mechanizm samozaspokojenia. Natomiast profesor Gabrielle Ettingen, ona podaje sposób, no i właśnie tutaj wchodzimy w tę sferę psychologiczną, washingu i psychoterapii, no niestety, niełatwy sposób.
Jak najbardziej można afirmować, ale również musisz afirmować przeszkody, które, to znaczy wyobrażać sobie przeszkody, które staną na drodze do tego Ferrari, tego celu, do tego Ferrari, do tego schudnięcia, do tego domu nad morzem, do tego idealnego mężczyzny, to już jest kolejny temat rzeka, nie? Więc i potem musisz sobie też wyobrażać, w jaki sposób te przeszkody pokonasz. A potem stolerować czyli to. Czyli taki plan B tworzyć. Cały plan działania. A potem jeszcze na sam koniec być może stolerować to, że jak dostaniesz to czerwone Ferrari, to wcale nie będziesz taki zaspokojony. Nie, to poczekaj. Nie zaspokoi. Nie psujmy tego marzenia. No właśnie. Ja wiem. Więc tu jest plan z zakresu działań badaczy naukowych, psychologów, no, którzy mówią, jasne, że afirmuj, ale afirmuj z głową. Bo racjonalnie. Jeżeli będziesz realistycznie afirmował właśnie w taki sposób, to po pierwsze, że tego nie dostaniesz, jeszcze tu powiem o drugim efekcie. Niestety osoby, które afirmują, mają większe na skali wskaźniki depresyjności. Dlatego, że mają poczucie, przychodzi ten zawód niechętny. Rozczarowanie. To znaczy po prostu, że to się nie wydarza. Po prostu to się nie wydarza. I jednak my budujemy pewne poczucie siebie i poczucie bycia w świecie na podstawie też tego, co my osiągamy. Te osiągnięcia nie muszą być jakieś spektakularne, ale one muszą być na przykład szczęśliwą rodziną. I jeżeli my naprawdę ciągle pragniemy tego, a my tego nie mamy, to jednak robi nam się dysonans. No pewnie. Więc jednak niestety ta droga trudniejsza. Myślałam, że powiesz krócej, że nie afirmujemy Ferrari, afirmujemy, że go nie mamy i wtedy po prostu ono się pojawia. Ale przecież z naukowcami nie może być tak łatwo. Afirmujmy Ferrari, ale afirmujmy, jakie do niego dojdziemy, jakie przeszkody musimy pokonać, no i że te Ferrari wcale nam nie da takiej rozkoszy, jakiej się spodziewamy. Jak się czujesz, Piotrze? Jak się czujesz? No zamiast afirmacji włączam sobie takie coś najczęściej, za co jestem dziś wdzięczny. Nie? Na godzinę, dwóch, więc próbuję się takim z obszaru radości mniej więcej torem prześlizgiwać i w tym momencie mniej więcej w tym miejscu też jestem. Było też radosne, przyjemne spotkanie. Ludzie w depresji to tam mają problem z planowaniem przyjemności na przykład. Więc być może mówiąc o tym, że zaplanowaliśmy sobie tę przyjemność jakoś i ją zrealizowaliśmy, damy taki trzeci chyba z sześciu zbadanych klinicznie protokołów, co robić w sytuacji osłabionego nastroju. Zmieniać negatywne myśli też, prawda? Znaczy nie afirmować, ale jednak rozpoznawać negatywne myśli. A to jest coś innego, to nie jest afirmacja. Tak, wiem. I tam też przeszkody jakieś na drodze tego zmieniania się mogą pojawić. A co mnie powstrzyma od zmiany negatywnych myśli? Więc takie dzielenie sobie wewnętrznego błota na czworo bardzo nam sprzyja. Ja gdzieś w tym takim jestem miejscu, tak? Że słuchając tego, każde zdanie, które słyszałem, od razu dzieliłem, jak to. Podobnie, chyba już zostanę do końca dnia. W dość radosnym nastroju, bo wiem, co będę robił dziś już do końca dnia, tak? Nie spodziewałem się jakichś nowych wydarzeń. Gdyby się jednak przytrafiły, mam takie poczucie, że sobie z tym poradzę. Nawet gdyby to były rzeczy ponad moje siły, dlatego że być może zaakceptuję wtedy to, że ich nie udziwimy. Więc próbuję być w takich mniej więcej teraz obszarach na koniec naszego spotkania, też wiedząc o tym, że to jest jednak dość publiczne spotkanie. Znaczy jest szansa, że czy ryzyko, że dużo osób. Asia, a jak u ciebie? U mnie bardzo dobrze, ale muszę sprostować jedną rzecz, bo ja nie marzę o Ferrari czerwonym, tylko o Fordzie Mustangu z 64. I tak coś się ma wydarzyć, to absolutnie... Afirmuj przeszkody. Ale nie mam prawa jazdy. Jeszcze muszę to jest pierwsza. Ale słuchajcie, oni już zaczęli po prostu ćwiczenie. No. Tak, to jest ta pierwsza przeszkoda, więc też. A to też pokazuje, że kontakt nawet w takiej sytuacji publicznej nas wzmacnia, nie? I nam jakby tutaj robi dobrze, więc spotykajmy się częściej. Taki poczułam przypływ wiesz, nawoływania niekoniecznie do plemiennych doświadczeń. Niekoniecznie z włączonymi kamerami, Marzena? Tak. Wiesz co, mi się chyba wydzieliła już oksytocyna, zaczęliśmy pod koniec właśnie się śmiać już i tak myślę, że gdybyśmy jeszcze posiedzieli godzinę, to już by w ogóle było wesoło i żebyśmy zapomnieli, że to są kamery i by zaczęło być w ogóle tak naprawdę wesoło, więc bardzo się cieszę. Gdzieś ta oksytocyna myślę, że jest trochę wyżej, ten kortyzol trochę spadł tej ekspozycji publicznej, który nie Piotr, o którym właśnie mówisz, że jest to ryzyko, że nas też obejrzy. Słuchajcie,
Zapytajcie badacza, zapytajcie psychologa o to, jak się czuje. Rozpocznie się po prostu wykład o oksytocynie. No ale też, wiesz, sama się jakby też sama zmoderowałam tą opowieścią o afirmacjach, no bo coś tam sobie afirmuję i sobie przypomniałam, że jeszcze trzeba te przeszkody wyobrazić. No i tak jakoś mam radosny nastrój, że będę sobie te przeszkody wyobrażać, licząc na to, że się uda. I teraz, a jak ty się czujesz? Ja jak się czuję? Ja mam tak dużo myśli w głowie, że trudno mi w tym momencie odpowiedzieć od razu na pytanie, jak się czuję, ale chyba ogólnie czuję się chyba dobrze, takie mam wrażenie. Ale bardzo część mnie dobrze, a część mnie nie wie, co powiedzieć. I myślę, że to też jest w porządku, bo czasami trzeba nie... Znaczy, można też nie mieć... Nie wiedzieć, co powiedzieć. Ale ja w takim momencie to, co mogę powiedzieć, to wam podziękować i przedstawić was. Joanna Flis, Marzena Rusanowska, Piotr Toczyski. Bardzo wam dziękuję i będę myślała o tym afirmowaniu Ferrari, żeby jednak cały czas kminie ten mechanizm, żeby jednak afirmować również przeszkody, więc muszę tam parę swoich afirmacji przeformułować, które sobie robię. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, wam za oglądanie i słuchanie. No i radziłabym ten wywiad odsłuchać albo obejrzeć początek i koniec. Myślę, że tu będzie widać to, o czym rozmawialiśmy, czyli te emocje, o których dyskutujemy i o które też walczymy, żeby one były. Dziękuję wam. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.